Nasi drodzy widzowie jest mi niezmiernie miło przywitać was. Na naszej tutaj gorący krzesłach kolejny raz niesamowity gość, już raz z nami był w związku z tematem odnośnie młodych liderów, poszukiwania swojego powołania, pasji, szukania tego, do czego Bóg nas stworzył. A dzisiaj mamy zaprosiliśmy go ze względu na to, że jest autorytetem w pewnej dziedzinie. Wydaje mi się, że to jest dziedzina, z której ja bym chciał czerpać jak ze studni pełnej żywej wody, a jest to na, odnosi się ten temat finansów. Jest z nami dzisiaj Krzysztof Najdowski, ojciec, człowiek, który po prostu. wie. Wie pewne rzeczy, jak zrobić, ze względu na to, że popełnił już mnóstwo błędów, jak sam o sobie powiedział, ale wyszedł do przodu na tych błędach. A najważniejsza rzecz, czyli dzisiejszy temat, a dzisiejszym tematem jest, jak wychowywać dzieci w aspekcie finansów. Siejemy, pomnażamy, jednoczymy. Fundacja Służąc Życiu. Witaj, Krzysztofie. Witam Ciebie, witam wszystkich, którzy są zainteresowani tym tematem, którzy yy, myślę, że popełniają różne błędy, ale chcą wyjść na prostą, jeśli chodzi o kwestię wychowywania dzieci yy, do tego, żeby były mądry finansowo. To pierwsze pytanie. W ogóle. Hmm. W ogóle po co wychowywać? Nie, 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 to jest inne, nie, mam inne pytanie. Bo rozmawiałem z tobą przez telefon i powiedziałeś, że kieszonkowe to jest największe zło, które rodzice robią. Dlaczego? Ja miałem kieszonkowe i możliwe, że to było złe. Ale właśnie. Wiesz, no, e, dawać dzieciom pieniądze tylko dlatego, że oddychają i żyją, no to jest kiepski powód, nie? Dlatego, e, oczywiście jest to u nas w Polsce Tradycji wychow znaczy wychowywania, no, dawania czy, czy dzieciom pieniędzy, coś takiego naturalnego, znane, kieszonkowe. Nie? I oczywiście można, jak ktoś bardzo chce, w taki sposób. Y y y. No, nie wiem, czy powiedzieć wychowywać dzieci, nie? ale po prostu obdarować dzieci pieniędzmi, to może robić. Ale są myślę lepsze sposoby, nie? bo powód, dla którego, jak powiedziałem, tylko dlatego, że żyje, oddycha, dawać komuś pieniądze i rodzin, no niestety taką, czy może rodzic, taką postawę trochę roszczeniową mi się należy nie? i no nie uczy dzieciaka tego, jak, jak, jak mądrze się z pieniędzmi obchodzić. Nie? Oczywiście różni rodzice mają różną sytuację finansową, jednych stać na większe, kieszonkowe, innych na mniejsze. No, ale to ciągle pozostaje w gestii, taki, tylko że yy, no, po prostu pieniądze mam. Nie? A yy, wychowanie w takim duchu, yy, gdy dziecko jest potem młodzieńcem, potem młodzieńc staje się osobą dorosłą, no, gdzieś tam w tyle głowy jest to, że yy, ktoś mi kiedyś coś da. Nie? I to myślę, że jest takim yy, no, niepotrzebne. A można faktycznie wykorzystać bardzo, bardzo. Trafnie właśnie pieniądze do tego, żeby wychowywać. Nie? To jest, hmm. moim zdaniem, w moim takim przekonaniu, w mojej obserwacji, jako ojca, jeden z najlepszych sposobów do wychowywania. I potem mogę ci powiedzieć dlaczego. A, przy, przyjmuję. Jak najbardziej, zapytam Cię o to. Pierwsza taka rzecz, bo ja wiem. Mam taką teorię, że pokaż mi swój portfel, a powiem Ci w co wierzysz, albo pokaż mi po, mój, swój portfel, a powiem Ci kim jesteś. I chodzi nie oczywiście o portfel, zawartość tego portfela, tylko jak wydajesz pieniądze. I, I takie pierwsze pytanie, czemu w ogóle edukować? Czemu w świecie chrześcijańskim edukować o finansach? Wiadomo, to jest banalne pytanie, ale chciałbym, żebyś rozwinął je. No wiesz, no bo w ogóle edukować, ale to jest związane bezpośrednio jak z wychowaniem. Nie? Niejednokrotnie rodzice, jak rozmawiasz z nimi, do czego chcą wychowywać dzieci, mówią do samodzielności. No wiesz, no można wychować dziecko do samodzielnego zadłużania się, do samodzielnego brania kredytu, do samodzielnego yy, obkradania innych, nie? Do samodzielnego bycia nieuczciwym i tak dalej, nie? Mówię dość tam ekstremalnie. No samodzielność to jest moim zdaniem trochę za mało, nie? Bo trzeba też wychowywać do samo wychowania i do bycia mądrym i wiernym zarządcą, nie? Szczególnie my patrząc z perspektywy chrześcijańskiej, no to mamy... Podpowiedź prosto z Ewangelii, nie? że mamy wychowywać do tego, żeby my sami, dorośli, nie? być mądrymi i wiernymi zarządcami tego, co zostało nam podarowane, i również przekazywać to swoim dzieciakom. I w tym kontekście wychowania widzę właśnie jako e, gdy posługujemy się pieniędzmi do tego, żeby dziecko mogło stać się, e, rozwijało też charakter. Nie? Bo to nie jest tylko kwestia, że potrafi czymś zarządzać, takim czy innym dobrem, ale że kształtuje się charakter. I to jest szalenie ważna rzecz, nie? bo tu ma, mów, mówimy o, czym? o cierpliwości, nie? potem powiemy sobie dlaczego, o mądrości, dotyczącej wydawania, e, hojności, nie? czyli do myślenia nie tylko o sobie, ale o innych, do wdzięczności. Nie? Szalenie ważna postawa, być wdzięcznym. Nie? Dlaczego wielu ludzi jest niezadowolonych z tego e, stanu, w którym się znajdują? Nie? Dlatego, że nie mają wdzięczności w sercu. Dorośli, nie? ale to się kapitalnie można wykorzystywać. Właśnie, czy wykorzystywać? No, wychowywać dzieciaki do tego, żeby miały w sobie wdzięczność. Po prostu wdzięczność za to, co mają. Nie? Czyli popatrz, powiedziałem o co najmniej czterech czy pięciu yy, yy, cechach yy, związanych z charakterem. Nie? A ostatecznie wychowanie polega na kształtowaniu charakteru, nie? a nie tylko o meblowaniu głowy. I jakieś umiejętności. Także pieniądze są kapitalnym środkiem wychowawczym. A tutaj w fajne, takie konkretne sposoby można w swoim domu, w domowym zaciszu wychowywać swoje pociechy. No powiedz, no bo ktoś może powiedzieć, no ale nie wiem, Biblia o tym nic nie mówi. Bóg da, jakby On powie, jak mam wydawać pieniądze, albo On nauczy, a czy właśnie, może jest inaczej, może Biblia mówi dużo o finansach, o wychowaniu finansowym. O finansach mówi dużo, ale teraz my rozmawiamy o sytuacji wychowania, nie? czyli rodzic, ojciec czy matka, którzy inspirują się w swoim życiu mądrością ewangeliczną, mądrością Słowa Bożego. To... Jedną z podstawowych rzeczy, która została objawiona nam, to jest właśnie przypowieść o talentach. Przypowieść o mądrym zarządzaniu talentami, o pomnażaniu. Nie? O byciu tym, którym coś otrzymał, co nie należało do niego, nie było jego własnością i miał zadanie wprowadzić to w ruch, pomnożyć. Nie? I wiemy, co się stało z tym, który miał jeden talent, z tym, który miał dwa, z tym, który miał pięć. Nie? I ci, którzy mieli dwa i pięć, którzy pomnożyli, zostali Pochwaleni, że dobrą robotę zrobili, no, ten, który miał jeden zakopał, bo się bał i tak dalej, no nie bardzo został pochwalony za to. Nie? I idea jest bardzo prosta, aczkolwiek wymagająca, żeby rozwijać w sobie mentalność wiernego zarządcy. Nie? I To jest podstawowe źródło. Znaczy dla mnie osobiście, jako dla mnie, jako Krzysztofa, a potem też jako ojca, żeby kształtować sobie tą postawę zarządzania tego, co mi jest dane. To są dobra materialne, to są, ale też mówimy o, yy, o w ogóle życiu, nie? zarządzać swoją życiem, zarządzać czasem, zarządzać sobą w czasie, no, ale to jak w tym przypadku mówimy akurat o finansach, czyli zarządzanie, mądre zarządzanie pieniędzmi. Czyli zaczynam od siebie, no i z tej perspektywy, jako ojciec, jako matka, patrzymy, okej, okay, czy nasze dzieci też mogą być wiernymi zarządcami. Czyli jak najbardziej Słowo Boże, Biblia mówi o, o tym, co jest zupełnie podstawowe. I dalej prowadzi do tego, że, że ludzie stają się, gdy faktycznie mają to podejście: hej, to nie są, to nie są moje pieniądze, to nie są moje rzeczy, tylko dane mi w zarząd. I to jest to w ogóle to jest zmiana optyki. To wtedy człowiek ma też więcej wolności w podejściu do dóbr materialnych. Potrafię, tak jak Święty Paweł powiedział, potrafię obfitować i potrafię w cudzysłowie biedować. Nie? Wiem, co to jest mieć obfitość, więc co to znaczy mieć e, niedużo, nie? ale ciągle jestem zadowolony, nie? bo jestem wiernym zarządcą, wiernym zarządcą, który wie, że to, co mam, pochodzi z góry. Każdy dobry dar pochodzi od pana niebios, nie? od Boga, ojca. Nie? I zobacz, my uczymy się właśnie wchodzić w takiej perspektywie, e, wtedy, że nic mi się nie należy. Tylko wszystko, co mam, zostało mi podarowane. A ja to przyjąłem, i w taki sam sposób chcę promieniować tą mentalność, ten sposób myślenia na tych, którzy są mi bliscy, czyli moje dzieciaki. I to prowadzi też do tego, że one stają się i my stajemy się ludźmi wolnymi. Bo do wolności powołał nas Chrystus. zarządza jest człowiekiem wolnym. Zarządzam tym w sposób wolny. Konsultuję, na co mam wydawać pieniądze. Konsultuję, na co mam inwestować. Konsultuję, co mam zrobić. Czy mam oszczędzać? Czy mam teraz wydawać? Konsultuję z tym, który mi dał. Konsultuję też ze swoim sumieniem, bo chcę być wiernym zarządcą. Jestem cały czas free. Cały czas wolny. I to jest po prostu niesamowite. A tą wolność chcemy dzieciakom dać. Domyślam się, żeby one chodziły w wolności, żeby nie weszły w świat. My świata za szybko nie zmienimy, z tego konsumpcyjnego myślenia, ale i który też zniewalo myślenie, zniewala serce, zniewala emocje. My chcemy, żeby one były wolne, żeby były swobodne, żeby potrafiły patrzeć z perspektywy, okej, okay, mogę to mieć, nie muszę. Nie? Stać mi na to, okay? na to mi nie stać. Nie? Tutaj będę wydawać pieniądze, tutaj nie. Czyli to myślenie bądź zarządcą, bądź wolny, bądź swobodny, nie? miej podejście wdzięczności. Także to jest bardzo mocno biblijne, szeroko, bardzo, bardzo mocno po e, duchowo. E, chodzi o, o to właśnie, żeby nie być niewolnikiem. Przykładowo tutaj wiem, że mieliście wywiad, e, miałeś wywiad z Wojtkiem Nowickim i rozmawialiście o długach, o wychodzeniu z długów. No przynajmniej o niewolnictwie, tak? A ja nie chcę wychowywać mojego dzieciaka do niewolnictwa, do bycia niewolnikiem. Nie? Więc naszym zadaniem jest, wierzę właśnie, żeby one były nie niewolnikami, ale wolnymi. Nie? I miały to dobre podejście i, 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 i cieszyły się życiem po prostu. Nie? Były szczęśliwe. Nie? Także to jest nasza, nasza rola, nasze zadanie jako rodziców. Także to na ja powiem tak kwoli takiego powiedzmy no, pewnej, pewnego konceptu, nie? pewnego sposobu, pewnego światopoglądu, bo o tym trzeba powiedzieć. Nie? Światopogląd ewangeliczny, można go nazwać, nie? versus światopogląd światowy, nie? gdzie trochę inne zasady w, obowiązują. Nie? Więc my chcemy, żeby one żyły w tym światopoglądzie tego Bożej perspektywy na to, kim one są, co mają, kim mają być i w jaki sposób mają zarządzać tym, co zostało im dane. No, mi się bardzo podobało to, co powiedziałeś odnośnie, że coś mi się należy, coś dostanę po prostu za darmo i, i rzeczywiście jest coś takiego w tym kieszonkowym, wracając trochę do tego początku, że mm, ja nawet widzę po sobie, że przez to, że zawsze miałem to kieszonkowe i naprawdę pewność miałem bardzo wysokie kieszonkowe. Ja teraz, jak sobie myślę o tym, to jestem w szoku, ale to nauczyło mnie takiej trochę bezradności, takiego czegoś, że mi się należy, że no jakoś pracę mam, ale i tak kolejna się znajdzie. Z jednej strony dało mi to wolność, a z drugiej strony taką pozorną wolność, bo jak traciłem jakąś pracę, bo po prostu no, z różnych powodów, to się nie przejmowałem, no bo zawsze jakoś gdzieś było to zaplecze, zabezpieczenie w rodzicach czy cokolwiek, ale widzę, że to nie było dobre, bo nauczyło mnie takiego, że mi się należy. No bo, bo no należy mi się, no przecież powinienem. I, i, i widzę, że, że to, to był duży błąd. I to jest właśnie cenne, żeby jednak uczyć, że. Pieniądze nie są za darmo, po prostu trzeba pracować, no. Mhm. Ja dochodzisz, dochodzisz do ważnego, do ważnego punktu, nie? Te, o którym warto teraz o tym porozmawiać bardzo konkretnie i praktycznie, ale też skoro wspomniałeś o swoim życiu, to powiem, ja, ponieważ moi rodzice byli bardzo dobrze ustatuowani jako lekarze, no ja, że tak powiem, nigdy nie pracowałem jako młodzieniec. Wiedziałem, że mogę pójść na studia, moi rodzice zapłacili za studia, ojciec mi powiedział, jak długo będziesz studiował, tak długo będę cię wspierał. Bardzo się cieszyłem tą postawą, tylko raz jako młodzieniec, Pojechałem na jakiś OHAP do NRD, żeby tam zarobić dojczmarki No, ale to bardziej na fan. A tak widziałem, potem na studiach byłem. Wielu z moich kolegów, no, pracowało, nie pracowało. Po godzinach, że tak powiem. No, a ja tak mówię. Kurczę, ja nie muszę pracować, ja po prostu pieniądze mam. Nie? No, ale mając, wiesz, kończąc studia wyku 24 lat, nie miałem doświadczenia pracy, a wielu moich znajomych już dawno miało. miało nie? I to takie nagłe zderzenie: o, nie? teraz wiesz, tym bardziej, ja sobie skończyłem filozofię, nie? Mówi, tak, co możesz robić po filozofii? Nie? No, <sum> no, ale to już inna sprawa. Jest. No, ale to właśnie to jest to istotne. Nie? Ej, do czego teraz y, nawiązałeś? I myślę, że warto, żebyśmy teraz przeszli do tego punktu. Jeżeli nie kieszonkowe, nie? bo mówimy o dzieciakach. To co? No i powiedziałeś praca. Kieszonkowe. Dzieciaków, szczególnie małych, skąd się biorą pieniądze? No biorą się ze ściany, nie? z karty plastikowej, nie? z portfela od dziadka, od babci. skąd się biorą. Nie? I teraz pytanie, a może się biorą z czegoś innego, z pracy? No już pracuje, ale nie widzą co tata robi, nie, nie widzą co mama robi. Nie? Oni go przynoszą. Pieniądze. Nie? A teraz zwróć uwagę, płaci się w kasach, no to przede wszystkim w ogóle pieniądze nie widać. Nie? W większości już nie. Nasze dzieciaki, no to już widzą tą plastikową kartę, telefon przykładam. Nie? To wszystko jest proste, to wszystko jest łatwe. Nie? Myślenie takie, no to masz kartę przecież. Nie? No moje dzieciaki, jakby, no ta masz kartę, nie? no masz telefon, no to przystaw, nie? Pójdź do ściany, skąd są pieniądze? No tam w tym ścianie, nie? Wyciągnij ze ściany, nie? To są moja mentalność, nie? Czyli po prostu wszystko jest łatwe, proste, nie? Bo one to widzą. No i teraz co się dzieje? Dobrze, trzeba dzieci urealnić. Nie? Nie na zasadzie, musicie ciężko. Nie, nie, mówię, okej, okay, skąd się biorą? Z pracy. Nie? No dobrze, no ale to ciągle jest tylko jeszcze. Y, 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 brzmi teoretycznie. Nie? No, czyli trzeba po prostu pozwolić im pracować, krótko mówiąc. Gdzie? W domu. Gdzie? W bezpiecznym środowisku. Nie? Stworzyć sytuację konkretnych zadań domowych, konkretnych pracy, które są w domu. Nie? I to właśnie, można powiedzieć od małego. Nie? Dziecko ma 5-6 lat, już może drobne rzeczy wykonywać. Dziewięciolatek już może poważniejsze rzeczy wykonywać. stolatki już mogą poważniejsze rzeczy robić, nie? ale już po prostu stworzyć miejsce, nie poza domem, ale w domu, gdzie one po prostu mają możliwość wykonywania pewnych zadań, tak zwane zlec prace zlecone nie? i robią rzeczy tak zwane prace zlecone. Okay. Bo mam jed jedną taką myśl, ale nie jest taka przestrzeń, że na przykład potem człowiek taki mały rośnie i myśli, że wszystko jest za pieniądze, że będzie na przykład stworzył rodzinę w przyszłości i powie tak: no, ja przynoszę pieniądze do domu, żono masz sprzątać, bo ja przecież płacę poniekąd tobie, to że daję tobie życie, załóżmy. Albo na odwrót, może żona zarabia pieniądze, a mąż siedzi w domu. Czy takie dziecko potem, jak uchronić, bo, bo pewne obowiązki dla dziecka powinny być naturalne jako wkład? Bardzo dobry w... punkt, nie? I właśnie teraz poszło. Ja już mieć jak najwięcej, jak najwięcej konkretami, mieć. Ja Będę mówił z, na, z mojego doświadczenia życiowego. Okay? To jest bardzo dobry przykład, co powiedziałeś. No dobrze, no nie za wszystko się płaci, oczywiście nie za wszystko. W domu mogę wyselekcjonować pewne areały, za które pewne pracki, tak być o pracę, dziecko może dostać pieniądze. Nie? Ok. Pewne rzeczy mówimy. E, wszyscy, u mnie była prosta zasada, wprowadziłem w domu. Wszyscy jemy, wszyscy sprzątamy. Bardzo okay? no, prosta rzecz. Za sprzątanie, za zmywanie naczyń nikt nikomu nie płaci. Nie? To jest nasze, to jest, nasze, jest nasz stół. Okay? I każdy coś ma, ma wkład. Nie? Za to nie płacimy. Nie? Za sprzątanie pokojów swoich własnych nie płacimy. Nie? Za, po, za zrobienie łóżeczka nie płacimy. Nie? To jest rzecz oczywista dla mnie. Nie? I nigdy nie będę, prze, nie, nie, nie miałem na myśli, wie, żeby teraz przekupić dziecko, żeby się uczyło, żeby łóżeczko nie? Za to nie płacimy. Nie? Po prostu za to bierzemy odpowiedzialność i tyle. Nie? To jest podstawowa rzecz. Nie? Żeby mieć tę możliwość, powiedzenie sobie, za większość nie płacimy, bo to jest darem. Obdarowujemy się, dajemy sobie prezenty, dajemy swój czas, dajemy siebie. Nie? Tylko ja bardziej patrzę, żeby też ludzie zrozumieli, co mam na myśli, że pewne areały, szczególnie dla dzieciaczków, okay, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lat, jeszcze no, nie mają możliwości nie? działań poza domem, wy wyodrębniamy sobie okay? i robimy pewien system prac zleconych. Konkret. Raz w tygodniu mamy, u nas to było w ten sposób, już od razu powiem. Mam dwie córki, Marysia i Madzia. Madzia młodsza, Marysia starsza, różnica dwóch lat między nimi. I powiedzieliśmy sobie z żoną, że zrobimy pewne areały za składanie rzeczy, za posprzątanie, tak? za. tam kilka konkretnych takich prac. I to było na tablicy wywieszone, jaka praca Marysia ma, jakie Madzia. zrobiliśmy takie magnetycznej tablicy z punkcikami, z e, takimi żetonami, i tam było jeden rzeton złotówka, inny dwa złote, inny pięć złotych. Nie? Ta praca kosztuje tyle, ta praca kosztuje tyle, i tak dalej. No i dziewczyny wiedziały, że w ciągu tygodnia każda z nich może zarobić 10 złotych. Dla Dziewięć y, w tamtym, znaczy trochę tam parę lat temu. Nie? To były takie już nawet konkretne pieniądze, nie? Y, żeby w ogóle zaczęły myśleć w takich kategoriach. No? I każda praca wykonana w swoim czasie przekładały, zrobione. Zrobione, zrobione. Nie? I na koniec tygodnia one wiedziały, co były zrobione i ile zarobiły. Nie? Jedna, druga, przychodziły do mnie, czy do, do małżonki. Zrobione, mama, tada, zrobione. Nie? I po tygodniu, tygodniówka, wypłata. Nie? Proszę bardzo, to zrobione, to zrobione, wypłata. Nie? Konkret. Nie? One widzą fizycznie, coś wykonują, zaliczone, zarobione, wiedzą, ile zarobiły, mają w kieszeni. Nie? I, to jest, I to jest ich, nie? w sensie, że zarobiony. Bardzo konkretny przykład, który zachęcam rodziców do tego właśnie, żeby próbowali, żebyście próbowali w taki sposób robić to. Nie? Zobaczycie, że dzieciaki będą wdzięczne, i teraz ja powiedziałem o kilku konkretnych prackach, nie? a nie o tym, że teraz wszystko u nas się yy, płaci. Nie, nie, nie. nie. Wyróżnione rzeczy. Nie? Fajnie także podzieliłaś. Także to jest bardzo. E, potem były troszeczkę starsze, też jest ciekawa rzecz. E, no, trochę poważniejsze prace, na przykład, umycie samochodu. I to jest kolejny punkt. Nie? Za umycie samochodu po 10 zł. Nie? No to okej, okay. tyle mnie stać jako ojca, żeby wiesz, nie. Wiedziałem, że one miały no, już teraz, nie wiem, 8 i 10 lat, albo 9 i 11, już teraz dokładnie nie pamiętam. Nie? No, to dla dziewczynek nie, to jest dość duże przedsięwzięcie. Powiedziałem, um, pomogę im. No, po, no, nie? Ale zanim pomogłem, to pozwoliłem im samemu zrobić. No i dziewczyny wzięły tam, ciepłą wodę, samochód, nie? dość duży taki samochód. Pszczotkę ryżową. Na szczęście są dziewczynkami i taki. Chł Chłopcy by to zrobili, wiesz, ale dziewczyny nie. nie? One są inteligentne. Słuchaj, yy, dobra, żartowałem. <laughs> yy, I wiesz, no to już wszystko, nie? to jest zrobione, tu wypłata. Nie? A ja mówię, dobrze, kontrola jakości. Przychodzę, patrzę, mówię, ale przepraszam, to jest nie, zrobione, tutaj nie. Do, nie? A ja mówię, no ale wiadro żeście zostawiły włącznie i tak dalej. Nie? Czyli y, troszeczkę mniejsza będzie zapłata. Ale jak to? Mówi, no jakość pracy się też płaci. I, i miałem okazję do tego, żeby porozmawiać, że płaci się to za jakość. Nie? I sobie uświadomiłem, no dobra, ja teoretycznie powiem pokazać, jak to robić. następnym razem powiedziałem, dobrze, robimy raz jeszcze, ja z wami pokażę wam, o co mi chodzi. Nie? Jako zleceniodawcy. Nie? Mm -hmm. okay. I w następnym razem już było poprawnie zrobione. Nie? Konkretna wypłata za konkretną robotę. Nie? Także kolejna rzecz. Wykorzystujemy sytuację. Że nie tylko mówimy, zrób, ale pokazujemy, jak może zrobić nie? w pewnej jakości. Czyli konkretna praca, konkretna jakość, konkretne oczekiwanie. Gdyby były ciut starsze jeszcze, to mówię: Dobrze, to teraz pobawimy się. Ja jestem zleceniodawcą, Wy jesteście tutaj świadczycie usługi, po wykonaniu usłudze. Proszę o przynieście mi rachunek. Nie? Wydrukowałem mi specjalne takie rachuneczki. Rachunek nie? za to, kto i proszę 1, 2, 3, 4, 5, bo to było w tygodniu pięć zadań. Nie Macie je powpisywać, ile kosztowało, bo czasami się zdarzało wcześniej, że albo one nie przyszły, albo zapomnieliśmy nie. I potem yy, z tą tablicą to już tak yy, po pewnym czasie przestało funkcjonować. Nie? No, ja mówię, no to musicie pokazać, ile zarobiłyście. Więc zaczęły wypełniać te rachuneczki. Nie? Podpisane, potem albo żona, albo ja podpisane odbiór, pieniądze, rachunek. Nie? Wiesz, od razu koncept, a takiego przedsiębiorczego myślenia, nie? że w przyszłości może nie? będą przedsiębiorcami, może będą wystawiały rachunki to, żeby one wiedziały, o co chodzi w tym. Nie? Czyli znowu możliwość, że e, dziecko 10-12-letnie już się uczy nie? na danych przykładach. Jest okazja, jest okazja do tego, że po prostu no, trochę zabawowo, ale też i bardzo konkretnie. Nie? Także. Kolejny drugi taki przykład, nie? który... Ja mam też takie pytanie, bo okej, okay, twoje córki zarabiały, ale jak uczycie wydawać? Czy, mm -hmm. albo jak dawać im tą wolność w wydawaniu właśnie, bo to też jest takie... Dzięki. No to właśnie, to, to jest bardzo istotne. Żeby od razu <noise> też pokazywać, w naszym przypadku, co co zrobiliśmy, byliśmy inspirowani edukacją finansową i, i, i jakoś tak pewne rzeczy nie trzeba samemu wymyślać, po prostu biorąc udział w różnych programach, w różnych kursach, gdzie wcześniej ludzie już pewne procesy wymyślili, nie? co działa, co służy dobrze, zainspirowaliśmy się, żeby w trzech, żeby to, co zarabiają dziewczyny, od razu się uczyły, że dzielimy sobie na trzy rzeczy. Na wydawanie, oszczędzanie i na darowanie. I fizycznie, bo na słoiczkach każda Marysia miała oddzielnie, Madzia miała oddzielnie. To, co dostały, ale to nie z prezentów od dziadków, od babci i od nas, tylko z tego, co zarobiły. żeby Nie mieszaliśmy, prezent jest prezent, praca, jest zarobkowa to, co dostały. Wkładały sobie do słoiczków. Okay? No i widziały, że na darowanie muszą sobie podzielić. To znaczy, od razu myślimy, że dla, podziel się z innym dziesięciną. Nie? Dziesiątą część tego, co dostajesz, przekaż na cele dla kogoś, nie? cele Boże. No? I u nas w tym przypadku, bo już odpowiadam Twoje pytanie bardzo praktycznie, gdy właśnie, zahaczam o to dawanie. Jak chodzimy do kościoła i dajemy na tacę, no to nie wiem, ale u, u nas w, w kościele jest tak, że często rodzice dają tam 5 złotych, 10 złotych, nie? I potem dziecko na tacę daje, nie? A ja po pewnym czasie byłem dumnym ojcem, bo moje córki, zanim poszły do kościoła, to brały ze słoiczka, wkładały do kieszonki, jest taca, a one ze swoich pieniędzy dają, nie? Ja mówię, hallelujah, nie? To jest to, nie? Wiesz, ja byłem dumny, ja tu ze swoich, a one ze swoich, nie? I znowu, to nic nadzwyczajnego, nie? Takie po prostu, wiesz, proste, normalne i one, dla nich to było oczywiste, nie? Żeby one wyciągają ze słoiczka darowanie, nie? wydawanie. Oszczędzanie mają, bo napisane oszczędzanie, ma cel, proszę bardzo, chcecie oszczędzać, wiesz, że to są te pieniądze na wasze cele, gdzie y y y trzeba poczekać na to, co chcesz, nie? Trzeba jednak, y żeby, żeby uzbierać odpowiednią ilość. Y no a wydawanie, wasza sprawa, nie? Na, co, na co wydajecie. A już ta mentalność, że dzielimy nie? i to jest fiz fizycznie widzi, one widziały, gdzie są i gdzie ile pieniędzy jest. Nie? Także... Y a teraz właśnie wracając do wydawania. No, to jest zawsze dla rodziców największy problem, nie? Bo dzieci mają swoje zachcianki, mają swoje pomysły, nie? Co chcą kupić. No i teraz wiesz, jak na to odpowiadać? Ja mam prostą zasadę, czy my mamy w rodzinie. Nie lubię zasady typu nie, bo nie, nie? Tata, chcę kupić te nowe sneakers, takie fajne buty sobie, Cool, no. I wiesz, no mogłem powiedzieć jakkolwiek, że wiesz, drogie są, nie, nie i tyle. A mówi, chodź porozmawiamy sobie o tym, nie? Zobacz, znaczy porozmawiamy, zobaczymy co można. Nie? Mówię, no 400 zł dla mnie osobiście to jest dość dużo. Nie? I nie chciałbym, żeby teraz dzieciak się na zasadzie, o to jest oczywiste, nie? że się kupuje buty za 400 zł. Mówię, no dobrze, zobaczmy ile mamy. Nie? ile mamy, czy stać nas na to. Mówi, ile ty masz? Mówię, ile masz? No dobra, bardzo się zależy na tych butach. No, w ogóle te pierwsze to przemyśl, czy naprawdę, nie? Przespać trzeba z tą ideą. Raz, nie? i po jakimś czasie wracasz, znowu chcesz? Tak, chcę. No dobrze, no to myśli, z mamą, że połowę ci możemy dać, <laughs> a połowę musi za swoich, nie? Mhm. No. Czyli nie mówię, że teraz nie, tylko mówię, czy możesz coś ze swojego dać? Nie? I ona wtedy podwójnie myśli. Nie? Czy faktycznie chce te dwie stówy wydać na to? Nie powiedziała nie, powiedziałem, bo nie? Masz wolność, ok? Kalkuluje, kalkuluje, konk pod górę i stwierdzi, no to może jeszcze nie tym razem. Nie? A były sytuacje, gdzie dobra, świetnie, tata, to ty połowę dajesz. Nie? Czyli dołożyć się, a nie mówić całkowicie. Nie? Także to jest jeden ze sposobów. Taki konkretny sposób rodzice sugeruje. Po prostu razem z dzieciakami rozmawiać i powiedzieć, my ci się dołożymy. Nie? Ale ty ze swojej strony masz wkład własny. Nie? Bang. I to działa. Nie? Czasami one są zniechęcane, czasami i, y, kupują tą ideę. Nie? Inny pro, y, kwestia. Dziecko na przykład Marysia nie? miała tam chyba z 3 lata temu. Chcę grać na ukulele no? świetnie. Dobra. To to choć pojedziemy kupić ukulele nie? No, do Poznania, no to no dobrze, ale wiesz co, naprawdę będziesz grała? Będziesz się uczyć? Nie? No tak, tak, tak. Mówię. Zróbmy w ten sposób. Pojedziemy tam razem z tobą, wtedy ukulele kosztowało około 200 zł. Nie? Mówię, zróbmy tak. Kupimy te ukulele, tylko że ty dasz na teraz 100 złotych od siebie, a my rodzice dosłużymy stówę. Nie? Na początek, to będzie wkład. Nie? Coś musisz poczuć. Jeżeli za cztery miesiące nie usłyszę, że trzech utworów, które grasz, tak jak powiedziałem, nie? dzisiaj był luty, a my w maju chcemy usłyszeć trzy utwory, które grasz. Okay? Solowo tutaj przede mną, przed mamą ten. Nie? Jeżeli zagrasz te trzy utwory, to damy ci jeszcze stówę. Czyli praktycznie nic się to nie kosztowało. Jeżeli nie usłyszę tych, to tą stówkę, którą ci dałem, oddajesz mi. Nie? Bardzo sprytne. Słuchaj, przyszedł kie, maj. Dyn, 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 I zagrała Marysia. Kępa. Zagrała Marysia, ja je klaskałem, stówkę dostała z powrotem. Nie? Prosty sposób. Nie? Oczywiście ona nie zrobiła dla tej stówki, tylko zrobiła dlatego, że po prostu chciała się nauczyć, tak czy inaczej. Nie? Ale gdzieś jakaś taka motywa była. Nie? Także... Proste sposoby, które myślę, że pozwalają dzieciakom później też rozwijać ich myślenie. Eee, takie twórcze myślę podejście. Właśnie dobrze, że mówisz w aspekcie dawania, bo chciałem zapytać się o to, bo ktoś może powiedzieć, no Kościół, i tak dostaje pieniądze, bo różne mamy myślenie. A po co dawać, a po co być hojnym? Przecież ledwo człowiek zarabia, inflacja, ledwo nastać na coś. Czemu albo po co uczyć dziecka właśnie tej hojności, tego dawania drugiemu człowiekowi? Znowu jest to kwestia myślenia nie tylko o sobie, ja i moje potrzeby, tylko ludzie. Są jeszcze inni. Nie? Dla nas, rodziców jest to największe wyzwanie. Nie? Po pierwsze, poradzić ze własnym egoizmem, <gryw> ze swoimi dziećmi, nie? żeby wystawić ich myślenie w ogóle na świat. Hej, nie jesteś pięknym świata. Nie? nie chcemy być dziećmi, rodzicami, helikopterami, które latają wokół swoich dzieci. Jak, patrząc, żeby go zaspokoić ich potrzeby. Nie? Że potrzeby tak, nie? ale nie zachcianki, chcianki, nie pragnienie. I tylko. Egotyków wychowujemy. Nie? Ja jestem wierzącym człowiekiem, wierzę, że Bóg chce, żeby moja córka, jedna i druga, była, myślała, myślała z sensem o innych. Nie? Więc to jest to myślenie o innych, dawanie innych, bo wtedy wiem, że będzie szczęśliwa, bo wtedy wiem, że będzie realizować to, do czego została powołana. Nie? Być dla innych, dawać to, co najlepsze. No i w tym kontekście jest znowu, pieniądze temu służą. Nie? Co? Możesz wespr wesprzeć kościół, tak? Możesz inicjatywy. Ale dla mnie było niesamowitą sytuacją, to było z trzy lata temu, w kościele katolickim czasu do czasu są takie akcje, na zasadzie Caritas, no Caritas jest katolicki, akcje zbierania pieniędzy w okresie Wielkiego Postu na potrzebujących. No i dzieci dostają takie w kartoniki, z kartoników robią skarbonki. I moja córka ta młodsza, która miała wcześniej problemy z dawaniem pieniędzy, z, dawaniem, z dzieleniem się, to jest to, nie? Ja byłem szoknięty, jak Madzia przyszła z inicjatywą, oj, ja chcę zbierać pieniądze na ubogich. Okay? Świetnie. Zruszyła mnie tym. I wiecie co ona powiedziała? Wiesz co ona powiedziała? Powiedziała: Tata, wszystkie, pie wszystkie pieniądze, które zarobię, będą na te dzieci. Nie na oszczędzanie, nie na wydawanie. Naprawdę. Ja jej tego nie uczyłem. Sama. Dla mnie to było niesamowite co działania ducha. Nie? Zbierała, ja powiedziałem, Madziu, wzruszyłaś mnie tym, zrobiłem hmm. w ten sposób. Przez 40 dni, mówi, cokolwiek ty zbierzesz, jakiekolwiek pieniądze zarobisz, my rodzice damy drugą część. Hmm. Robiłem matching. Nie? Ale się podjarała. Nie? Robiła ekstra pracę, ekstra rzeczy, zarobiła 140 zł w 40 dni. Nie? Wyszukiwała, co jeszcze mama mogę zrobić, co jeszcze mogę. A ja byłem uszoknięty, 140, mówi dobrze, chodź Madziu. I ona widziała, poszliśmy przed komputer, usiedliśmy, odpaliłem stronę bankową, na to konto, wychodź, chodź zobaczysz, co robimy. To jest, to jest 140, my dokładamy 140, 280 idzie na ten cel, nie? To jest twój cel, Madziu, który ty miałeś na sercu, nie? Wiesz, ona czuła się zbudowana. Rok później, podobna Nic nie powiedzieliśmy, nie? Konkretna sytuacja, konkretnym yy, poznaliśmy konkretną osobę, która potrzebowała wsparcia finansowego, na leczenie, i Madzia mówi, dobra, robimy tą inicjatywę. Nie? Wzięłaś tym razem coś większego, większy garneczek taki, nie? No, i zbieramy pieniądze okay, na Mikołaja, bo tam końcił o, o, o konkretną osobę. Okay, nakręciła go zdjęcie nie? i do pracy. Nie? Mówi Madzia, ta sama idea, co w zeszłym roku. My dokładamy się drugie, tyle. Pęk. I jeszcze więcej pieniędzy zbierała, nie? poszliśmy na. Konto, płacimy. I jest, wiesz, dla rodzica to jest niesamowite to takie, <laughs> e, nie? To, 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 jest, to jest budujące, nie? że dzieciak sam zaczyna. A do tego jeszcze druga córka też się dołączyła, jak zobaczyła, że, nie? że, że, że jest w tym coś takiego. Ile my z dorosłych mówimy, że teraz wszystko, co do, zarobię, przekażę na, na potrzebujących? No powiedzmy szczerze, nie robimy tego, nie? A dziecko potrafi nie? taką mentalność nie, sobie mieć. Oczywiście ona nie jest, niech sobie, że ona jest jak, jakaś święta, nie? Tylko znaczy. No, rodzi, idzie w tą strony, Ale że, że, że uruchomił się takie, taka wrażliwość, niesamowita. Także a propos dawania, nie? to gdzieś ci się potem pozostaje w sercu i, i takie myślenie o innych. Okej, okay, czyli mówimy o wydawaniu, o dawaniu, o oszczędzaniu, nie? ale też o tym myśleniu to jest taki może drugi punkt, czy kolejny gdy takie kreatywne myślenie jak mogę zarobić? Nie? One są troszeczkę starsze, 14-16 to już teraz zaczynają poza domem. Nie? Już zaczynają myśleć, co mogą zrobić, nie? a sprzedamy to na Olyxie, a pójdziemy babysitting, robimy, nie, zaczęło robić, nie? No, poszukamy pracy u kogoś innego, poza domem. Nie? Już takie myślenie od razu gdzieś zaczyna na zewnątrz to, funkcjonować. I znowu, to jest, to jest coś, co, e, kolejny krok, takie przedsiębiorczość, nie? co robimy, żeby one w sobie naturalnie, czy będą przedsiębiorcami, ja nie wiem, ale będą miały przedsiębiorcze myślenie. Nie, nie czekam. Na rodzica, nie czekam na to, co, e, co mi po, dadzą, powiedzą, nie? Tylko sama zaczynam działać. Nam, drodzy rodzice, na tym zależy. No właśnie na tym, żeby dzieciaki nasze były przedsiębiorcze. No, przedsiębiorcze, kreatywne, y, y, prospołeczne, proaktywne. Pieniądze naprawdę są super środkiem do tego. No już, moim zdaniem nie ma lepszego, nie? Bo dlaczego? Popatrzcie, dlaczego to jest. Bo, 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 bo każdy chce pięć, pieniądz. Każdy chce mieć pieniądz, bo widzi, że pieniądz jest środkiem płatniczym i tyle. No, więc weźmy to, co każdy chce, tylko nadajmy właściwy kierunek temu, nie? Pęk. I super rzeczy się dzieją, nie? Krok po kroku stwarzamy okazję do tego właśnie, żeby wykorzystywać, nie? Bardzo prosto. Pięk. Dzięki, Sztowie. To są bardzo, bardzo konkretne i cenne rady. I ostatnie pytanie. Czy masz jeszcze coś do dodania w tym aspekcie? Bo dużo, dużo treści, dużo cennych rzeczy, dużo takich bardzo wartościowych porad. Sam wezmę dla siebie, jak będę miał w przyszłości dzieci i sam może sam siebie zacznę wychowywać w tej kwestii. I z tymi słoikami jest dobry pomysł w ogóle, ale, ale powiedz, może jeszcze masz jakąś rzecz, którą chciałbyś się podzielić? No, ja myślę, że jest jeszcze, jeszcze taka właśnie jedna prosta rzecz, gdy a propos wyborów, które dzieci podejmują, nie? młodzież, no bo teraz no, młodzież, nie? tych zakupowych, nie? żeby rozmawiać o tym, w kategoriach przemyśl to, prześpij to. Nie? Szczególnie dzieci, które no tu i teraz, nie? bo Marysia ostatnio znalazła fajne, nie? tu na internecie buty, nie? spodnie. Nie? Ona sobie sama kupuje nie? E, przez internet. No. I e, okej, okay, masz pieniądze, kupujesz, fajnie, no ale widzisz, też, że błędy popełniasz. Nie? Z jednej strony, pozwalamy jej robić te błędy, a z drugiej strony rozmawiamy, no widzisz, ale można było. Przemyśleć, to może było przespać z tym nie? i nie kupować od razu. Okay? Przykład konkretny: fajnie spodnie, kupuję spodnie. Nie? Przychodzą yy, za duże, trzeba oddać. dobra. Tydzień później kolejne, nie? przychodzą, nie podobają mi się. Muszę je oddać. Straciła 10 zł, nie? bo to na, na poczcie. Ileś razy, i dokładnie w zeszłym tygodniu Maria się przychodzi, ta ja już wiem, ja już nie będę kupować spodni przez internet. To jest bez sensu. <noise> nie? Jest proste, a myśmy o tym rozmawiali. Nie? E, przemyśl, podejdź, zobacz. Nie? Ja nie mówiłem, nie. Zostaw, zostaw, bo ty ci sama do tego doszła. E, ma wolność. No I jeszcze jedna rzecz, e, bo to myślę właśnie dla tych starszych dzieci jest dobre, że u nas każda córka ma swoje konto. A propos właśnie kieszonkowego, wrócę może do tego kieszonkowego. One nie mają kieszonkowego, tylko dostają pewną pulę pieniędzy na każdy kwartał. Marysia ma oddzielnie, Madzia ma oddzielnie. Mają kartę, mają kartę i ciuchy kupują sobie same. Nie? I to jest fajna rzecz. My zobaczyliśmy z żoną, no, że już nie będziemy im mówić, jakie mają styl i co mają kupować. Mówię, macie tyle pieniędzy, każda z was na kwartowie, ile może wyda, wy, wydać? We, proszę bardzo, same kupują, mnie oddają, czasami muszą oddać, czasami, ale to działa. Nie? I wiedzą, tata, nowy kwartał, wpłacisz kolejne pieniądze, Psi, kolejne pieniądze są. Nie? Mogą... I to jest do dyspozycji, i uczą się znowu samodzielności, myślenia, czasami popełniają błędy, ale też w ich gestii. Powiem Wam szczerze, że od dwóch lat to robimy, one są happy. One powiedzą, to jest cool, nie? No. Także ym, znowu, my tego nie robimy za nich, one to robią, rozmawiamy razem, nie ma niebo nie, przegadajmy, zobaczmy. Nie? I to jest, myślę, takie dobre, ym, praktyczne bardzo wychowywanie dzieciaków, nie? Dziękuję Ci bardzo. Jednym słowem można powiedzieć, warto rozmawiać. Warto rozmawiać. Więc y, przede wszystkim y, dzięki, Krzysztofie, że jeszcze raz jesteś z nami, że taką cenną wiedzą się dzielisz i takie, Bo wierzę, że osoby, które nas oglądają, na pewno będą ciekawe czegoś więcej, albo może szczegółów. Gdzie można pozyskać te informacje, dowiedzieć się więcej? W pierwszej kolejności zapraszamy, mówię zapraszam, bo tutaj też no, Wojtek Nowicki był e, i razem współpracujemy, prowadzimy kursy finansowe w ramach e, naszej działalności In Plus Edukacja, bo my rodzice e, no, z, zauważamy, że sami musimy się poduczyć. Nie? Żeby uczyć innych, my musimy sami wiedzieć, musimy pewne pryncypia sami zastosować, dlatego serdecznie zapraszamy do udziału w kursach z wiarą o finansach. Jest to program taki dziesięciotygodniowy, może to długo trwa, ale raz w tygodniu jest konkretne spotkanie webinarowe, konkretne tematy, dużo jest oparcia o Słowo Boże, dużo praktycznej wiedzy, takiej, gdzie człowiek faktycznie, my dorośli możemy stać się, no wiernymi zarządcami tego, co zostało nam podarowane, większej wolności finansowej nasi e, słuchacze czy, czy, czy uczestnicy kursów d, doświadczają. Fachowiec, jeden z najlepszych fachowców w Polsce prowadzi, Wojciech Nowicki, mogę go on tutaj u was był, książkę napisał, on się zna i to nie ma, pitu-pitu e, jak się mówi, są konkretne rzeczy. Nie? Dlatego serdecznie zapraszamy rodziców do tego, żebyście wzięli udział w tym programie. Również jest e, przygotowany, mam taki webinar na temat dzieci, e, rodzice, pieniądze dzieci, to też będzie będzie jako oferta tutaj z naszej, z naszej działalności, bo wiem, ja mam na sercu rodziców i chętnie bym właśnie też pomagał rodzicom, żeby im pomóc mądrze wychowywać dzieci, bo naprawdę mamy dużo do powiedzenia, dużo do zrobienia i dzieciaki dostają poprzez to wizję na życie. One uczą się bardzo praktycznie przygotowywać, są przygotowane praktycznie do życia, nie? Także... Dziękuję za uwagę i myślę, że z niektórymi z Państwa, którzy oglądacie, spotkamy się jeszcze może na tych internetowych ścieżkach. Dziękuję bardzo. A zatem dziękuję Tobie, Krzysztofie. Dzięki. A był naszym gościem dzisiaj Krzysztof Najdowski, wspaniały człowiek, ojciec i przede wszystkim człowiek, który naprawdę się po prostu zna. Więc dziękuję, że mogę chwycić tą wiedzę od Ciebie. A Was, dziękuję. drodzy widzowie, zapraszam, abyście oglądali kolejne odcinki z tej serii o finansach i w ogóle zaglądaj na nasze social media, czyli na Facebooka, Instagrama, YouTube'a, Spotify'a, TikToka, po prostu wszędzie. Jesteśmy wszędzie ze względu na to, że chcemy do Was mówić, chcemy razem z Wami rozmawiać, uczyć się z, od takich ludzi jak właśnie Krzysztof i też innych. Dlatego zapraszamy i do zobaczenia.